Organizacja Satya Sai w Polsce rozpoczęła swoją działalność w czerwcu 1992 roku. Stanowi ona integralną część międzynarodowej organizacji Satya Sai działającej w 126 krajach na świecie. W ramach swych działań członkowie organizacji poznają nauki Satya Sai, jak również przesłanie religii z całego świata, ucząc się w ten sposób szacunku dla innych wyznań. Praca nad budowaniem własnego charakteru poprzez życie w zgodzie z wartościami ludzkimi, prawdą, prawością, pokojem, miłością i niekrzywdzeniem, jest głównym celem każdego członka organizacji. Praktycznym aspektem tej pracy jest stosowanie wartości ludzkich w życiu przez działalność służebną. Kochaj wszystkich, wszystkim służ. To główne motto organizacji Satya Sai. W Polsce istnieją 4 centra i 14 ośrodków Sai, których członkowie z własnych środków bezinteresownie organizują wyżywienie dla najbardziej potrzebujących. Prowadzą programy edukacyjne, organizują pomoc medyczną dla ludzi samotnych i chorych. Bezinteresowna praca dla społeczeństwa prowadzona jest na 4 polach. Edukacja, pomoc socjalna, pomoc remontowo-budowlana, pomoc medyczna. Od 10 lat co roku organizowana jest krajowa akcja charytatywna SAI Służba Bez Granic. Gromadzi ona wolontariuszy z Polski, a także członków organizacji z innych państw. Holandii, Niemiec, Szwecji, Austrii, a nawet z Indii. W najbardziej potrzebujących regionach kraju prowadzona jest tygodniowa działalność służebna, podczas której w ramach pomocy socjalnej dystrybuowana jest odzież i artykuły codziennego użytku. Naprawiane są rowery, wykonywane drobne poprawki krawieckie, usługi fryzjerskie i kosmetyczne dla mieszkańców. W ramach prac remontowo-budowlanych wykonywane są niezbędne naprawy w domach biednych rodzin wielodzietnych lub ludzi starszych, a także w budynkach socjalnych. W ramach działań edukacyjnych prowadzone są półkolonie dla dzieci i młodzieży, gdzie poprzez gry i zabawy wprowadzana jest wiedza o znaczeniu życia zgodnego z 5 wartościami ludzkimi. W ramach działań medycznych udzielane są bezpłatne badania i porady lekarskie, wizyty domowe, masaże oraz wykłady na temat zdrowego trybu życia. Od początku działalności obozu SAI Służba Bez Granic z pomocy naszych wolontariuszy skorzystało przeszło 4000 osób. Podobne działania podejmowane są w miarę potrzeb przez cały rok, przez wolontariuszy w różnych miastach, również w miejscach katastrof czy klęsk żywiołowych. Innym sposobem służenia przekazywania wiedzy o jedności wszystkich religii, kultur i ludzi jest działalność artystyczna chóru Sarva Dharma. Chór powstał w 2010 roku. W jego repertuarze znajdują się pieśni wielbiące wszechobecnego Boga pochodzące z różnych wierzeń i kultur, śpiewane w oryginalnych językach. Propagując główne przesłanie Satya Sai Baby, mówiące, iż jest tylko jeden język, język serca, jest tylko jedna religia, religia miłości, jest tylko jeden Bóg, jest On wszechobecny, chór Sarva Dharma śpiewa w kościołach i świątyniach różnych wyznań w Polsce i za granicą. Do października 2015 roku chór dał 25 koncertów. Organizacja Satya Sai w Polsce jest przede wszystkim organizacją humanitarną i duchową. Szczegółowe informacje na temat misji i działań organizacji Satya Sai w Polsce znaleźć można na naszej stronie internetowej. Zapraszamy.